Siema wszystkim, tu Satohada i spotykamy się w kolejnym odcinku z cyklu Let's Play Minecraft. No jak widać, budynek, raczej dom swój wybudowałem. Nie jest on co prawda jeszcze ukończony, lecz nie mam szkła, nie mam potrzebnych rzeczy. A tu widzę, że coś mnie zaraz zaatakuje. Więc może... No szkoda, że tym dalej, jak się nazywa. Kilofem go rozwaliłem, ale jest rusty. Dobra. Na pewno zobaczycie za chwilę, jak ten mój budynek się wybudował, że tak powiem. No a co nas tu mamy, jeszcze coś tam nie mamy niestety, cholera. Dobra, wiecie co, trzeba będzie jeszcze nakopać troszeczkę stone'a, czyli cobblestone'a, żeby piecyk zrobić, prawda? To jak najbardziej jest nam potrzebne. No i co, już zrobimy piecyk. Podoba mi się ten dźwięk węża. Tam widzę creeper, ale jaki to jest creeper? Fajnie by było, aby to był ciasteczkowy creeper, ale chyba to jest ogniowy. No dalej wybucha. Tak jest, ogniowy creeper. Kurde, szkoda. Dobra, mniejsza z tym. Creeperem się dzisiaj nie będziemy zajmować. Powiecie co? Opcje weźmy, że łatwy jest. Dobra. Ustawienia graficzne. Kurczę, jeszcze zmniejszmy na short plus 32, bo kurczę, nie chcę, żeby taki mieć 20 fps, chciałbym mieć te 30 non stop. Lecz no kurczę, coś mi ostatnio mówiłem, z tymi modami Minecraft nie tak działa jak powinien. Ale dobra, mamy przecież już kobla, ile mamy tego kobla? 33, o Jezu. Dobra, zróbmy sobie piecyk. Tak jest. Piecyk zrobię, na razie tak tutaj wszystko ustawiam. Tylko po to, by zacząć przepalać żelazo. No i cóż, pewnie jesteście ciekawi, jak ja wybudowałem ten dom. Aha, jeszcze względem informacji, bo bym zapomniał. Gram niestety na nowym save'ie. A więc, jeżeli chcecie do niego, raczej... Dobra, macie tutaj po prostu seeda mapy. Jak chcesz go mieć, to po prostu zacznij sobie teraz filmik i sobie spisz. I teraz tak, kwestia informacji. Wszystkie budowle, które będę budował, będziecie to widzieli, jak ja je buduję, w przyspieszeniu. Ponieważ stwierdziłem, że fajnie jest dla was, kiedy wiecie, co się dzieje. Cholera, noc idzie, a nie mam nawet łóżka. Dobra, mniejsza z tym, szybko teraz jeszcze zrobię sobie punkt mapy. A czemu ja mam zielono? Co to jest za zielony punkt do góry? Jezu! Przestraszyłeś, slimy głupi. Gin, gin, gin. Dobra. Zaznaczę sobie może, gdzie tutaj była ta opcja. O, jest. Waypoints i teraz add. I teraz napiszemy sobie baza pierwsza, gdzie jest tutaj jedynka. Ale zrobimy jedynkę rzymską. I sobie zrobimy kolor niebieski. Okej. Okay. Dobra. Back. Exit menu. I mamy. Dobra, a w tym momencie... Ja się z wami tak lekko żegnam z tego powodu, że teraz macie przyspieszone tempo, jak wybudowałem ten domek, a więc widzimy się za chwilę. No cóż, aha, jeszcze względem jasności, domek budowałem ponad godzinę, chyba godzinę i 10 minut, coś na stylu, także macie co oglądać. Trzymajcie się ciepło, za chwilę jestem z wami. Yeah.
Now.
No, witam was bardzo serdecznie po tej przerwie, w której widzieliście, jak wybudowałem swój domek. Mam nadzieję, że spodobała wam się moja koncepcja, jaką chciałbym wam pokazywać teraz. No i cóż, co my dzisiaj robimy? Oprócz tego, że pokazałem wam, jak zrobiłem domek, myślę, że odwiedzimy jakąś wieżę. I pochodzimy sobie popatrzeć, co tutaj w trawie piszczy. Co my tu mamy dookoła, ponieważ mapka jest nieziemsko epicka, naprawdę, możecie mi wierzyć. Pokażę wam pierwszą rzecz, która mnie dosłownie uraczyła, która mnie przekonała do tego save'a, ponieważ to jest bardzo mało spotykane, a jednak, już tam widzieliście pewnie, a jednak na mojej mapce to jest. Proszę bardzo, latające wyspy, czyli twierdza, która jest w powietrzu. No i tam są, z tego co wiem, kościeje lub też zombiaki uzbrojone, więc wolę na razie tam nie podchodzić. A my dzisiaj co robimy? Co my dzisiaj robimy, prawda? Pytanie pewnie za 100 punktów. Zamierzam się wybrać na jakieś towera i coś tam, może nie pokonywać bossa, bo oczywiście jestem jeszcze za... Przed chwilą was nie było. Panowie, cholera. Coś mi od tyłu bierze, kurde pająk. Także będzie taki luźny dosyć odcinek, taki trochę informacyjny oraz... tak jak widzicie, mam nadzieję, że coś takiego wam się spodoba, ponieważ chciałbym to robić coraz częściej wam pokazać dokładnie, co robię w swoich poczynaniach z Minecraftem, a nie tylko coś takiego, że wam pokazuję fakt dokonany, czyli wybudowanie jakiegoś pięknego miejsca, prawda? A nie na tym rzecz polega, bo chcę się równie dobrze z wami bawić, jak wy się ze mną bawicie. Raczej jak ja sam się bawię z Minecraftem. No dobra, mniejsza z tym. I tutaj jest pełno oczywiście wież bitewnych, tak zwanych. Tower Battle. No dobra, co my tu mamy? Mamy zombiaki i pająki, cholera. Nienawidzę pająków. I zobaczycie coś fajnego, zresztą to widzieliście już pewnie. Widzieliście, jak się pięknie rozpadł? No co ty tu robisz? Krokodyl walnięty. Jezu! Ale fart, woda. Cholera, gdyby nie to, że to była woda, to bym miał przesranę, naprawdę. No gin wreszcie. No fajnie, jeszcze kościej. Dobra, kościej już poszedł. No co jest? Ale bug. Dobra, wiecie co? Ja to może rozkopię. To spróbuję, nie da rady. Dobra, idziemy wyżej po prostu. Zobaczymy, co tam nas będzie czekało wyżej. Mam nadzieję, że ten błąd z tymi śmiesznymi dalej, jak się nazywają one, skrzynkami. O, jest miecz, jest miecz, jest miecz. To się na pewno nam przyda. Tylko drugi miecz, o jest, pięknie. Na pewno się przyda nam, gdyż będziemy tutaj walczyć dosyć dużo. O Jezu, nienawidzę snajperów. Tak, znowu słyszycie tą grę. Zombiaki to nie jest wyzwanie dla mnie. Większe wyzwanie są właśnie te tutaj kościeje. O, to chciałem dostać właśnie jedną rzeczy. Chociaż wolałbym... Wow, spadłem. Fajnie. Wiecie co, ja sobie pozbieram może to żarcie zgniłe i sobie tutaj zjem. Tu zabarykaduję się. Dobra. Zjedzmy może to mięsko, żeby trochę nam odnowiło się życia. Ponieważ nie... Co tam... Co to jest to zielone i tak szybko zapiernicza? Ja pierniczę. Dobra, niech tutaj nam się odnawia życie. Poczekamy chwileczkę. Nie to, tak ja nie chciałem. Kurde, nie chciałem tak z wami walczyć. Dobra. No czemu mi się życie nie odnawia? Odnawia się cię. Najwyżej zaraz szamiemy jeszcze kawałeczek mięska. Ile głodu? 26. Konstruowanie. Aha, okej.
na R, R, bo sortowanie jest fajnie. Dobra. Jeszcze spróbujemy. O fuck, dosyć dużo tego tu jest. Nie spodziewałem się tyle tego na swojej drodze. Ale cóż. Co zrobić? Jak widać, nie jest zbytnio trudno. 17 poziom w pierwszym odcinku to jest masakrycznie dużo. Czyli ja nie chcę, nie, ja stąd idę. Nie mam zamiaru tutaj ginąć. Dobra. Zjedzmy sobie mięsko. Daj, niech się przejaśni, bo ja naprawdę możecie mi wierzyć lub nie. O, wezmę. Patrz ile tu tych nasion. Ja naprawdę teraz nie mam jedzenia, nie mam nic, żeby jakkolwiek tutaj sobie radzić z tym wszystkim. Kurczę, no, trzeba uciekać do naszej bazy 1. No i cóż, myślę, że sezony zrobię po prostu jedna osoba na fajny pomysł. Kurczę, dwa odwrócone jeszcze. Nie, wybuchaj. Dobra, ja uciekam, bo ja nie chcę mieć tu nic odwróconego. A zaraz wam jeszcze powiem, jakie ja tu mam plany na naszą działalność. Ponieważ planów mam dosyć dużo. One mogą być fajne, mogą nie być fajne, nie dla każdego oczywiście. To są te creepery. W chacie mam potwora, zombiaka, fajnie, że zombie, a nie coś innego. Gin wreszcie, no, pięknie. No i tak, tu będzie kuchnia, bo jak dobrze wiecie, mam wgrany mod na przeróżne rodzaje jedzenia. Tutaj będzie taki salon, gdzie wiadomo, ognisko, coś w tym stylu, coś będzie fajnego. Tu będę miał pokój. Cały czas słyszę pająka. I jak widać, zabrakło mi... No, kurczę, pająk. No, a tu będę miał oczywiście... Jeszcze nie wiem, co tu będzie, ale coś tutaj wykombinuje się, prawda? Daj, niech ta nocka szybciej mija, ponieważ no nie chcę spędzić całego dnia tak w nocy. A no na to się zapowiada, niestety, że tak spędzę. Wo, co to było? Teraz strach się bać. Niestety nie, gdzie mam pusty... O, jest, słońce wschodzi. Także będzie fajnie. Będzie fajnie z tego powodu, że pójdę znowu do Battle Toweru. I znowu będziemy coś tam... Wow, panie. Spadł z nieba. Zostawimy to, co nam niepotrzebne. Wow, wilk. Ale miałem laga. Dobra, wilk padł. Dobra, zostawimy tutaj to, co wszystko, co jest niepotrzebne. No i pewnie ktoś się zapyta, co to jest Axe of the Stream. Gdybym nie miał wgranego Timber Moda, bo to jest niestety wgrany Timber Mod. Wow, znowu kolejny. Aha, zauważyliście pewnie kolejnego moda, który jak nam się skończy. Oj, szczury. Fajnie, ze szczurów leci węgiel, z tego co pamiętam. Tak, yeah. Tak jest, tak. To nam było potrzebne. Kurde, ale szczury te są niebezpieczne. Są dosyć małe i dużo ich, cholera. Pięknie. Dużo, 5 węgla. To jest naprawdę bardzo dużo jak dla mnie. No i idziemy wam pokazać następną wieżę. Tego jest tutaj od groma i trochę, naprawdę. Nawet ja się nie spodziewałem, że tego tyle tutaj będzie. Ale cieszę się z tego powodu, ponieważ będzie co robić, te odcinki nie będą nudne. To będzie coś, do czego z przyjemnością i wy, i ja będę powracał. Teraz wam pokażę następną rzecz, która mnie urzekła, o której nie wiedziałem. Dopiero gdy budowałem domek, nawet wy zauważyliście wtedy, pewnie, oglądając mnie. Tylko gdzie ta dziura jest? Spójrzcie. Mob spawner przy samej chacie. No miodzie, no normalnie lepszego save'a osobiście sobie wyśnić nie mogłem. Aha. Mam otwarte okno i akurat wtedy musi jechać policja, pogotowie, cholera wie co. Przepraszam was za to jeszcze raz. Chociaż wiadomo, nikt tego sobie nie wybiera, prawda? O, już przestała na szczęście. Dobra, idziemy do tego mob spawnera. Do towera.
zobaczyć, co tu jest takiego ciekawego. Dobra, szybko wchodzimy. Niszczymy wszystko, co się da. No szybko. Pięknie. Zobaczmy, co się... O, właśnie. Ktoś się może teraz zapytać pewnie, co to jest, prawda? Ja wam zaraz to przedstawię. Lecz nie w tym momencie, tylko ja zbiorę sobie wszystko, bo to jednak początkowe są... to są początki mojej gry, dlatego załóżmy budowałem wszystko na peacefulu, żeby... No nic mi nie zeżarło. No powiem szczerze, przyznaję się, że bałem się o to, że coś mnie zeżre. Lecz teraz jak już mam tą chatę... I jest miecz Zephyra, no widzieliście to? No kurde. To jest elegancko, elegancko w tym momencie. Wszystko co się da zbieramy. No i znowu nam ptaszek zaczął ćwierkać, ale to nic. I widzicie, że mam dzień piąty, tak? Wow. Gin, 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 poczwaro nieczysta. Jest łuk, łuk mamy. Wow. Ale jest, jest tych dropów tutaj masakrycznie dużo. Jak ktoś się lubi bawić i znudził mu się zwyczajny Minecraft, to to jest jak najbardziej dla niego, naprawdę. Nie spodziewałem się, że tyle rzeczy będzie w tym... O kurde. Zaraz będziemy musieli wyrzucać to, co nam nie jest potrzebne. Ale dobra, to jeszcze chwila. Znowu miecz trzeba wziąć. Wiedziałem. O, bijcie się, bijcie. Mieliście się bić między sobą, nie między mną. Kurde. Głupki. Dobra. Rozwalmy spawnery. O fuck, o fuck, o fuck. Tyle mieczy. Kurde. Miodzie. Wszystko bierzemy jak najbardziej. Tylko pytanie, co ja tu mogę wyrzucić? Wyrzucimy nitkę, weźmiemy miecz. Wyrzucimy, co jeszcze możemy wyrzucić, panowie? Nie, muchomorki muszą być, bo muchomorków bardzo rzadko można spotkać. Muchomorki. Dobra, i skórę też wyrzucimy. Okej, dobra, idziemy dalej. No na mapce nie widzę żadnych potworów, więc nie powinno już być źle. Fajnie, fajnie się gra naprawdę na tym modpaku. Oczywiście... O, patrzcie, 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 ile tego tutaj, kurczę, jest, bo łuki. A ten łuk, co ja wydropiłem, zwyczajny, zwyczajny, kurczę. Dobra. Wezmę sobie może te budki zamiast drewienka. Budki sobie założę, te wyrzucę. A resztę, jak da radę, to sobie powkładam do naszego plecaczka. Kurczę, mało, mało mamy życia. Weźmy, zjedzmy coś. No i tak nam się zwolnił kolejny slot. Dobra, szybko, 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 szybko. O, fuck, no tego jest coraz więcej, to mi się podoba, że kurczę, tyle tego jest. Glowstone, fajnie. Jasnogłaz. Dobra, drabinek nie chcemy, to weźmiemy. No i teraz tak, co tu mogę zostawić? Co mogę tu zostawić? Chyba nic, kurczę. Dobra, proch, wezmę hełm. Założymy. Dzisiejszy odcinek może być nieziemsko długi. Nie wiem, ile dokładnie będzie trwał on. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Piszcie w komentarzach, czy coś takiego chcecie. Bo wydaje mi się, że to jest niezła koncepcja na odcinki. Gdzie Iwan... O kurczę, ja... Tylko czemu motyka diamentowa? Ja pierniczę. Dobra, diamentową motykę też weźmiemy. Powkładamy sobie te wszystkie przedmioty. Mam nadzieję, że... Dobra, to weźmiemy. Zamiast czego? Co łatwo możemy zdobyć? Co bardzo łatwo możemy zdobyć? Nasiona, dobra. Weźmiemy, założymy gór. Jak widać, cały czas opancerzenie nam rośnie. TNT weźmiemy, oczywiście będziemy się bawić nim. Jak małe dzieci. Kręcimy dalej, kurczę, im wyżej tym fajniej. Szybko dalej, rozwaliło się. Tutaj też szybko, szybko, szybko. Pięknie. Oh my god. Fajnie. Naprawdę super. Super. Wyobraźcie to sobie, pierwszy odcinek nagrywacie, a i tu diamentowe rzeczy wam lecą. No ja pierniczę, dobra, to ten miecz zostawiamy. Weźmiemy sobie zamiast tego kilofa ten.
łopatę też wymienimy, jeszcze tą też łopatę wymienimy, siekierę też wymienimy i tą też siekierę wymienimy, ale za co? Za budki, dobra. Ja pierniczę, widzieliście jak mi odzieło, no to jest, nie, tam już nie idę, bo nie chcę walczyć po prostu z bossem, bo wiem, że nie jestem w stanie wygrać z nim, jestem za słaby w tym momencie, ale to kurczę, to później wam, później będziemy z nim walczyć, przecież to jest dopiero początek gry, a zobaczcie ile dropów jest, to jest nieporozumienie jedno wielkie. Także wow, awesome, naprawdę awesome. Zobaczcie, pierwszy odcinek, jaki dosyć ciekawy jest, prawda? Mam nadzieję, że wam coś takiego się podoba. I naprawdę was jeszcze raz proszę o to, żebyście pisali w komentarzach, czy coś takiego chcecie, czy też może nie. Ale dobra, wyjdźmy stąd, by wam pokazać, co umożliwia nam ten oto kill off. Dobra, pokażę wam jeszcze miecz Zephyra. Miecz Zephyra każdy chyba zna. Proszę bardzo. Lecimy sobie do chaty. Proszę bardzo, zastraszająco. Wow. Tam chyba do góry są zombiaki. Niezbyt mnie to jara, dlatego wyciągam diamentowy miecz. Idziemy do góry. Tu nie. Kurde. Słyszę ich. Tu nic nie ma. A tu? Poddasze. Tu pewnie są. Dały jedne. Dobra, tym się zajmę może później, kiedyś poza wizją. No i cóż, co jeszcze chciałem wam powiedzieć, co tu będzie rozegrane. To tak, w tym oto miejscu postanowiłem zrobić farmę owiec. Tak, taką wielką farmę owiec. Myślę, że to fajnie wyjdzie, tylko najpierw trzeba owce znaleźć, to jest pierwsza rzecz. No ale to tam sru. Dobra, przelećmy się jeszcze, zobaczyć co tam, co tam jest w naszych odległych zakątkach. Bo szczerze sam nie zwiedzałem tej planszy zbytnio. Teraz mogą być spadki FPS-ów z tego powodu, że wczytuje mi się świat, prawda? Ja za dużo od niego nie odchodziłem. Więc tak naprawdę sam nie wiem, co tu może nas jeszcze przyjemnego spotkać. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że dużo fajnych rzeczy nas tutaj gra, że tak powiem, zaskoczy. Dużo będzie fajnych przygód. No i cóż. Nie zapomnijcie też pisać waszych propozycji na temat właśnie tych odcinków z Minecrafta. Postaram się wszystko tutaj robić, co mi, że tak powiem, podpowiecie, prawda? Jeszcze pójdziemy w tamtą stronę. Kurczę, miecz Zephyra się dosyć szybko psuje. Oj, już myślałem, że padnie. Oj, znowu 17 FPS-ów i chwila, moment, bo chyba się wczytywał świat. To jest to, że latanie na mieczy Zephyra, wtedy gdy świat nie jest wyrenderowany, to jest masakra. Masakra, kompletna masakra. Masakra. Dobra. No i zobaczmy. Pięknie to wygląda, prawda? To następny tower, także naprawdę. Będzie co robić w tej serii, będzie co robić. Mam nadzieję, że wam to się spodoba. Wiem, że pewnie pomyślicie, ale my mamy pingwina. No, wiem o tym, że pingwin to samo robi. Ale pamiętajcie, ja nie jestem pingwinem. Ani pingwin, no. To, co ja wymyślę, to może być lepsze nawet od pingwina. Albo też gorsze, prawda? Więc czasami warto oglądać i tego let's playera, i tego. No cóż, lecimy teraz do domku szybciutko. Się pożegnać. Jestem zadowolony. Aha, miałem pokazać jeszcze ten kill off. Dobra, pokażę wam jeszcze tylko ten kill off i będziemy się żegnać, ponieważ no co tutaj dużo jeszcze opowiadać. No normalnie paczka modów awesome. Jeden wielki szacunek dla osoby, która ją tworzyła. No i cóż. Dobra, pokażę wam na tle, załóżmy tych tutaj, no nie wiem, czy to tak samo będzie działało z węglem. Widzieliście? A, fajne, nie? Zobaczcie, to tu. Bum, i mogę sobie tunele kopać piękne. Fajna rzecz, fajna, pomaga dosyć mocno. No i co, no, tylko że szybko się kończy niestety taki kill off. Dobra, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się spodobało. Na następny odcinek też postaram się coś fajnego przygotować. Co to będzie jeszcze, nie wiem. Ale mam nadzieję, że coś fajnego. Dobra, ja sobie tu oświetlę może.
tak troszeczkę ciemnawo. Zresztą nie tylko tutaj, bo wszędzie jest ciemno. No i cóż, to tutaj się pożegnamy pięknie, tylko tutaj jeszcze pięknie oświetlę. Tak na wszelki wypadek. O! Jeszcze może w tym miejscu. O właśnie. No i tak. Oj, nie to nacisnąłem zamiast... Kurczę, no. No właśnie, o to mi chodziło. No i tak. O. Albo nie, lepiej zmieć zefira wygląda. O, no i tak. Jeżeli się spodobało, tak, zostaw łapkę po sobie. No i cóż, komentarz, w którym mógłbyś podpowiedzieć mi, co mam zrobić w następnym odcinku. A tymczasem, LOL? Co to wyszło? A tymczasem, żegnam się ja, Sato HD. Oraz to coś, to jaszczurko podobne gówno, które nie chce mnie zaatakować na szczęście.